zarządzanie miastem nie polega na braniu kredytów na inwestycje nieprzynoszące korzyści. Zarządzanie miastem to dbałość o mieszkańców potrzebujących pomocy. To budowa żłobków i szkół. To mieszkania dla młodych. Suwałki to moje rodzinne miasto. Bardzo zależy mi, by zmieniły się na lepsze. Wybór na prezydenta, kandydata Prawa i Sprawiedliwości gwarantuje Państwu udział w dobrej zmianie. Rzeczpospolita po raz 14 opublikowała ranking samorządów oceniający skuteczność działania i jakość zarządzania przez władze samorządowe. Oto wyniki jednostek samorządowych Suwalszczyzny. W rankingu obejmującym ponad 1500 polskich gminnych samorządów pod lupę wzięto wszystkie gminy powiatu suwalskiego. Liderem wśród samorządów powiatu ziemskiego w Suwałkach jest gmina Suwałki. Zajęła ona 527 miejsce. Tuż za nią, z różnicą 0,01 punktu, gmina Ródka-Tartak. Kolejne w rankingu są: na 720 pozycji Przerośl, na miejscu 819 Bakałarzewo. Kolejne gminy to 1016 miejsce Jeleniewo, 1053 są Raczki i 1139 Filipów. Na szarym końcu rankingu dwie gminy, w których można by żartobliwie powiedzieć, że diabeł mówi dobranoc: Szypliszki i Wiżajny. Najlepsza gmina wiejska w rankingu uzyskała ponad 30 punktów, Szypliszki zaledwie 3,72 punktu, a Wiżajny jeszcze mniej, 3,41 punktu. W rankingu ujęto też 65 miast na prawach powiatu. Suwałki z wynikiem 18,8 punktu znalazły się na 46 miejscu. Białystok z wynikiem 27,28 punktu jest na znacznie wyższym 29 miejscu. Natomiast Łomża na 43 pozycji z wynikiem minimalnie lepszym od Suwałk. Różnica to zaledwie 0,25 punktu. Najlepsze wyniki uzyskała Zielona Góra z wynikiem ponad 45 punktów.